10 lat temu zacząłem karierę zawodnika. Walczyliśmy po jakichś dyskotekach i tym podobnych przez jakąś tam, nie wiem, setką ludzi. Tak dzisiaj to, że możemy walczyć przed, nie wiem, publiką, która w liczbie 18 tysięcy, to jest w ogóle jakiś kosmos, no nie? Ale to też dobrze świadczy o tym, że dyscyplina się rozwija. Kibice jak gdyby dopisują i prawdopodobnie będą jeszcze dopisywać, aby tak było, że za kolejnych 10 lat będziemy walczyć jak w Japonii przed 70 tysiącami. Są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu, no i tyle. No, dla mnie najfajniejsze jest to, że po miesiącu mogę już coś pomału zacząć robić, mogę się ruszać i że naprawdę mogę kontynuować w ogóle karierę sportowca, bo były takie momenty myślenia, kiedy idzie się na operację, idzie się pod nóż i lekarze nie dają gwarancji, że się wróci do sportu. Także chociaż w pierwszej kolejności to i tak najważniejszym warunkiem jest to, żeby pozbyć się tego bólu. Później jak już jest ból, to się zaczyna myśleć o dalszych rzeczach, no i póki co odpukać, wszystko jest na bardzo dobrej drodze do tego, żeby po nowym roku zacząć działać ostrzej. Z dniem zakontraktowania Saszki właśnie do KSW, no to wiadomo, że zakładałem tą ewentualność z tego względu, że jesteśmy na jednej kategorii, jest nas mało w sumie tych zawodników na tej kategorii, także rozważałem tą ewentualność, że się spotkamy. Jest taka dyskusja, że to jest doświadczenie versus ta młodość. Ja powiem tak, na doświadczenie, na moją pracę, na pracę Mateusza bierze się wiele czynników. Moim zdaniem, który z nas strzeli się w moment z formą dobrą, to no, każdy z nas robi to, żeby się strzelić tą formą, no i tak jak mówię, no, trzeba poczekać do tego 6 grudnia i się okaże. Jestem przygotowany i nastawiony na pełen dystans, ale mam parę tam gdzieś asów, żeby skończyć tę walkę przed czasem. Ale myślisz o urywaniu głowy? Między innymi. I naprawdę tak wiedziałeś, że będziesz na tej gali od całego początku? No oczywiście, że tak. Moja myśl jest bardzo mocna. To, co myślę, stwarzam. Także bój się o tym, co myślę. O co myślisz w ogóle? Tak, to myślę w ogóle. A co myślisz o swoim przeciwniku? Myślę, że muszę go pokonać. I tyle. Zniszczę go. Ja wczoraj Martina pytałem, na którą walkę czeka, on nie chciał mi powiedzieć, potem po 10 minutach w końcu przyznał się, że to jest Struzzi Silva. Jak tam jest z tobą? No kurczę, od pewnego czasu jest już tak chyba, że czekam na wszystkie walki tak samo, ponieważ trochę inaczej do tego podchodzimy. No, na czym polega fakt, że jakaś walka jest bardziej elektryzująca niż inna? Na tym, że zawodnicy z tej walki są bardziej znani, tak? Im bardziej kogoś znasz, tym walka jest ciekawsza, tak? Im więcej o nim wiesz, tym bardziej cię ta walka przejmuje, tym bardziej cię ona interesuje. I teraz musisz wyjść z założenia, że ja o wszystkich zawodnikach wiem podobnie dużo. Zarówno o Pudzianie, Mamedzie, jak i o Borysie, Celińskim, Juchasie i tak dalej. Ja tych chłopaków znam, wiem co oni potrafią, oglądam ich walki na bieżąco, więc one wszystkie mnie przejmują, interesują. Natomiast wiadomo, że jeżeli dochodzi do ostatniej walki, na której czekała cała hala i rzeczywiście hala aż iskry idą gdzieś tam z trybun, bo ludzie już wstają, nie mogą siedzieć, no to jest empatycznie, też to na mnie wpływa i też ta walka w moim wyobrażeniu staje się ważniejsza. Warto dla takich chwil, dla takich emocji robić te gale, widać, że ludzie chcą. To jest coś niesamowitego. Gala rusza o godzinie 19:30, planujemy około 20:00 wpuścić pierwszych zawodników do klatki. Na pewno będzie bardzo gorąco, 6 grudnia, KSW 29, reload, zapraszam.
guys that strap up on the shoulder older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget, fidget. Harley strictly happy pills. Like I was Harley pimping daffodils, petals. I like to put them to the metal. I'm in some folks' favorite song, just like this in trouble. Okay, now let me check my schedule. Looks like I'll be ripped today, I'm more than one year. Okay, now let me check my schedule. Looks like I'll be rich today. Potem jak idzie gdzieś materiał, to wszyscy mówią, jakie szkoły trzeba skończyć, co ta pani co je smaruje. Otóż to są bardzo specyficzne szkoły, specjalistyczne i to jest długa, długa droga. Długa droga do tego, żeby zostać oficjalnymi dłońmi smarującymi Ringers. Cześć. Cześć. Już za chwilę zaczyna się gala KSW29. Oglądajcie. Zapraszamy. Dobra, idę po pistolza, bo jest całkiem przyjemny. Ja po pistolę idę z Olą. Co? Ja idę po zalubę pyskowa. Tylko szybko, nic więcej. Wchodzisz ze mną na scenę, wchodzisz na windę. Na rękę? Zjeżdżamy windą, sam zjeżdżasz. Sam zjeżdżasz i potem stajesz przed windą. I w momencie, kiedy kamera ruszy, to jest dla ciebie sygnał, że ty idziesz. Zanim przejdziemy do walki startnej głównej, przed nami dwa starcia undercardowe. Cztery narożniki, dwóch typów, jeden ring.
Ważne jest serce do walki, a nie szoła na długi. Litry potu i rozcięcia skóry są tu po to, by twoja ręka powędrowała do góry. W życiu jak w ringu nie ma miejsca na porażki. Jedni wybierają trening, inni po sklepie flaszki. Życie bez litości o przegranych nie pamięta, jak cię skończy twój film. Ma scenariusz wygrzeka. Weźmiesz to na gardę, czy ci będzie sięka. Wygrasz to, bo masz wszystko w twoich rękach. Życie bez litości o przegranych nie pamięta. Wygrasz to, bo masz wszystko w twoich rękach. Cena jest zwycięstwa, to ci daje motywację. Ile w tym jest szaleństwa, ile prawdziwej pasji. Bo tu markowe ciuchy i twój murzyński grob. Nie powiedzą mi o tobie tyle, co o twój wzrok. Weźmiesz to na gardę. Ale tylko na to oko? Tak się na czymś skupię. To nie widzę tego, co, znaczy widzę niewyraźnie taki pomysł. Dobra. Zaraz, kabinę też nie widzę, widzę, że jest dziewczyna, ale... Ale po głosie nie poznajesz? Galvasso, very good fight. Thank you, brother, thanks. This was split decision. Yeah. It's close fight, they know. It's a Polish guy, it's a split decision. No problem. It's no problem, but this fight was very good. Yeah, thanks. Because you survived hard knees. Yeah, right? I was okay. Bo zanim wejdziesz na szczyt, musisz znieść się ponad otaczający syf. Dołącz do mistrzów bandy, nie stój z boku, pokaż wolę walki dziś. Wyrwij za miasto, poznaj mój dom, niech natknie cię górska moc. Przyjedź do nas, przyjedź ku nom, nabrać krzepy dystansu na zło. Wyrwij za miasto, poznaj mój dom, niech natknie cię górska moc. Przyjedź do nas, przyjedź ku nom, uwierz w siebie, odmień swój los. No z takiej walki można dużo wniosków wyciągnąć i nic tak nie buduje jak takie przegrane. No jest niesmak na pewno, tak? Ale no mówię, no tutaj nie zagrał ten element, reszta wszystko, no to tak jak było widać, tam gdzie miał być najniebezpieczniejszy, no nie było, było wypunktowane, tak? Z tego co tam wcześniej się zapowiadali, to że to będzie spacerek, a jednak chyba też mimo wszystko nie był spacerek, nie? Były duże emocje i u mnie, i u Łukasza, i po prostu podczas walki puściły one z wodzy. Ale myślę, że to też determinowało jednego i drugiego zawodnika do cięższej walki, do lepszej. No ale zaraz po gongu końcowym wyjaśniliśmy sobie wszystko, później na backstage'u też również sobie wyjaśniliśmy wszystko, także wszystko jest tak jak było. For the winner, Gora the Coast! Type of fighter who every single fight that he performs he's better, you know, and I knew that I'm gonna be facing better Tomasz Narko, better than I saw him in the past. And one thing that I noticed watching his grappling tournaments is that he improved with his wrestling, which he showcased. Normally I'm very hard to take down, and he kind of surprised me there. He also performed good in stand-up. He has a big heart, you know, he can take a punch, he can give a punch. And, you know, it was his home crowd and he really gave it all. So one mistake he did, he overdid it in the second round and I felt him being tired in the third. And that's what I used against him. Prawdziwej dumy nigdy nie da tobie twoje ego. Też ufałem kolegom, nie mieli w głowie niczego i zagubiłem słowenę, lecz odnalazłem ją znowu. Była przy mnie tu zawsze, tylko czekała na powód. Tylko czekała na dowód mej prawdziwej intencji. Poświęcenie i wsparcie, mym rapem daję ci wierz. Nie zamknie oczy, słuchaj się, a bo czujesz zapewne. Jak między wierszami daję tobie boską energię. Jeśli jej nie dłużyłem, to we got Charity Trump. W twoich rękach twoich, nie w jego, nie w moich. Jest to, czy tu wygrywasz, czy gdzieś tu z boku stoisz. Czy ty raz ze hajsem, czy wolisz, że zjumy. Czy macy dajesz powody do łez, czy do dumy. Każdy tu ma serce, każdy kiedyś się zatrzyma. Jakie to uczucie z Jayem Silvą? Trzy rundy w pełnym dystansie, a na końcu się dowiedzieć, że jest inaczej?
Mam ci powiedzieć to, co czuję, czy mam ci powiedzieć ładnie? Dyplomatycznie bym poprosił, chciałbym użyć ten materiał potem. No to słabe. Słabe, bardzo słabe, takie zaczynające się na H. To jest dyplomatyczna odpowiedź, najbardziej jaką udzieliłem komukolwiek. Pokazałeś kawał dobrej roboty. Gratuluję. Tobie też. Kawał dobrej roboty zrobiłeś, a twój tlen daj na go trochę. Daj mi trochę gazu twojego. Kto to był? Nie znam człowieka. Nie wiem, bo ja tylko w Symisów Pitbullu chodzę, to się trzymam, nie? Do you see his face? He works for you. Yeah. Do you see his face? Yeah. What he looks like? It is not about faces, you know what I'm saying. And I'm not, you know, I'm not... Okay, but what his face look like? So I'm just asking questions. Okay, I know, but what his face look like? I'm asking you a question. Maybe I didn't know English as well. Yeah, but like he'd been running by a truck. Like a truck ran off his fucking face, that's what happened. But it is what it is. I don't want to talk about this. He's done. If I fight him again against that, if they ask me to fight, I want to fight him again. Szanse, masz tylko jedną, nie spierdolij, masz okazję, to zrób to raz, a dobrze, raczej się nie powtarza, sam wiesz jak jest, musi starać się bardziej, uderzyć mocniej. Szanse, masz tylko jedną, nie spierdolij, masz okazję, to zrób to raz, a dobrze, raczej się nie powtarza, sam wiesz jak jest, musi starać się bardziej, uderzyć mocniej. Jak zrobić to tylko z dobrą zajawką, wbrew pomyłkom, niech patrzą, zawiszczą się, tłamszą, my razem z bandą napierdolą. Zdalamy twardo pod własne dyktando, tak by wznieść się ponad. Poszedłem podładować telefon i przegapiłem twoją walkę. To jakbyś mógł ją opowiedzieć, co tam się działo, bo... Znaczy to w ogóle nie powinniśmy rozmawiać, tylko powinno być pierdolniecie, ale no dobra, jakoś tobie wybaczę. No co, no mała wymiana, krótka wymiana w stójce, sprowadzenie do parteru. Chwila boczna i przejście do zasiadu i poddanie trójkątem rękoma. Wszystko, co mogę powiedzieć. I... co? Zajebiście. Zajebiście. Ale co, jest satysfakcja? Znaczy jest satysfakcja głównie dlatego, że zrobiłem to, co od góry sobie ustaliłem, także fajnie. Czyli taki był absolutnie plan po prostu na tę walkę? Dokładnie taki, w 100% taki właśnie. Ja byłem przygotowany na 3 razy 5 minut, ale był taki też plan, że trzymać go na dystans i no i szukać w stójce, nie, te kończenie. Ale też myślałem, że on dłużej będzie ze mną walczył w stójce. A szybko zrobił sprowadzenie, też mnie wystraszył z tym i no, dobrze zrobił z tym, nie? Nie ma się nic przyjmować, był pech, mój dał mu niepotrzebnie rękę. No i tak się stało, to jest MMA, nie? No safe bet in the house when dumped out him. Filled with a rage of 50 lions. Out control, grenade throw at the side of my foes. Truth problems with goons, they'll bring it on the double. And introduce your fate to that James Brown shuffle. Or Mike Jack Moonwalk, shots fired in war. Dangerous lines, so don't cross that line. Dystans nie podchodź z bliska, trzymaj odległość. To cienka linia, wyznacza twoje bezpieczeństwo. Ją przeklucza potętu, zwiększa tempo. Muzyczka się głupi, znaliczna, strzęsi ziemię. Słuchaj, jaką serce w gardło klasu. Myślą na tym prowadzko, szybko na stąpce. Gdzieś nie dadzą na to nie masz jasno. Gdzie ciasno, pod pasno, gdzie tu jakbyś bieg dostał łokcie w łeb na oki. Upartą, bez pardonu, z upartą partią. Jak ci się ta walka Mameda podobała? Bo to taka prawdziwa batalia była, co nie? Tak, muszę powiedzieć, że no tutaj wszyscy mówili, że bo dużo takich naszych znawców MMA, hejterów wypowiadało się, że znowu Mamed dostaje kogoś, nie wiem, z przypadku albo coś, a to tak nie jest. To widać było, że gość przyjechał doświadczony i naprawdę umiejętnie bronił technik, tak? To co tam Mamed sobie próbował układać w parterze. Widać było, że odrobił lekcję Mamed z tego, że no, trzeba uważać na te rączki przeciwnika, no i tutaj nie wdawał się w bitkę na ręce. Później tam próbował, widać fajnie, taktyka była zmiana, nie na ręce, to na nogi, żeby pokopać, obić. A w parterze, mówię, gość naprawdę, on był taki, no jest, ten przeciwnik Mameda był takim
nieszablonowym, można nawet powiedzieć, zawodnikiem i niewygodnym na pewno. To ja już widziałem jako ja, no chyba mogę powiedzieć coś na ten temat o tym, jak obserwuję walkę i widzę, że są zawodnicy, którzy walczą schematem, a tu gość taki, których naprawdę ciężko mimo wszystko mieć takich na sparingach. Także to taki, no mówię, no walka wypunktowana dobrze przez Mameda. I dobrze na taką, mi się wydaje, to też było takie na zimną głowę, nie? Miałem okazję tylko widzieć jedną walkę. Widziałem walkę Tomaja z Karolem Celińskim. No kurde, mega, mega walka. Pokazał strasznie wielkie ducho Tomaj. Mam nadzieję, że dadzą mu jeszcze możliwość jakiejś walki w KSW, ponieważ na to, co pokazał, to mało kto potrafi znieść tyle, co on. Jeśli chodzi o KSW, jak to doświadczenie wygląda dla Ciebie? No bo ty, byłeś kiedyś na KSW jako widz, czy...? No i no, oglądałem walki mojego brata, jakby to ile tam miałem, 16 lat. To było w 2006 roku, jak się bił z Jurasem, to byłem pierwszy raz tu i mi się to już podobało tak z atmosfery. I teraz sam walczyć, to jeszcze emocje i wszystko, to nie, znakomite, nie. If there is any new proposal for you in KSW, are you going to fight for them? Yeah, of course. I love the KSW. That's not their fault. The judges, that's their fault. The commission. I want to fight for KSW again. No problem. If they call me next weekend, I'll come to fight you. How did you like it today? Oh, good. Very good. I love the show. It's very professional. Big and it's good. It's awesome. It's like as big as the UFC. It's crazy. Yeah. And from the fighter's perspective, I mean technique and sports level? I honestly didn't watch a lot of the fights. Of course, the one of Goran and of David. Yeah, the level of fighting is pretty high. The guys are very good. I saw the last fight, it was serious, you know? And that's basically all I saw. But yeah, I think the level of fighting is pretty good, pretty high, yeah.